twój szczęśliwy dzień. Co masz na myśli? Dziś stoję za ciebie w nocy na warcie. Możesz odpocząć. Serio? Tak, tylko mam nadzieję, że jakoś mi się odwdzięczysz. Fabian powiedział, żebym dał ci coś w zamian? Nie, ale mimo wszystko liczę, że będziesz wyrozumiały. W końcu wyświadczam ci ogromną przysługę. Oczywiście, że będę. Możesz liczyć na nagrodę. Przyjdź do mnie o północy. Wtedy zaczniesz wartę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Kiedy? Od razu wiedz. Mam już dość tej paplaniny. W tej historii musi być jednak ziarno. Jesteś już. Jak widać. Dzięki, stary. Naprawdę. Cóż, nie przeszkadzam ci już. Powodzenia. Mogę przejść?
będzie rzeź. Twoja kolej. Do boju!
będzie rzeź. Co się dzieje? Co się dzieje? No, sądząc po tych ciałach, miałeś sporo roboty. Nawet nie wiesz ile. Dobrze, że miałem kogoś do pomocy. Świetnie się spisałeś. Proszę, oto obiecana nagroda. To ostatnie mikstury, jakie mam. Dzięki, napoje zawsze się przydadzą. Stanąłem dziś na warcie. Dobrze się spisałeś, jednak jeszcze nie mogę wręczyć ci raportu. Czemu? Przypomniałem sobie, że Gomez jakiś czas temu nalegał, abym sprawdził tę chatę rybacką za jeziorem. Liczy pewnie, że rybacy pozostawili jakieś skrzynie z rybami albo czymś innym. W sumie może tak być, trzeba to sprawdzić. Udaj się tam z Hektorem, widzę, że się polubiliście. Będziesz sobie tak teraz coś przypominać? Ja też wykonuję swoją robotę. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Myślisz, że my tu nie mamy ciężko? Co rusza atakują nas zombie? Żarcia nie ma prawie wcale. Gomez już dawno powinien nas stąd wyciągnąć, a nie przysłać gościa, który widzi tylko czubek swojego nosa. Czekam tylko, aż zaatakuje nas większa grupa zombie. Może wtedy będę miał już z tym wszystkim spokój. Obiecuję ci, że wyciągnę was wszystkich z tego piekła. Obiecuję. Co się dzieje?